5 godzin teatralnej uczty zaserwował Dom Kultury Chrzanowianom. Pierwsza chrzanowska noc teatru przyciągnęła ponad 350 widzów. Kilkaset osób przyszło na pierwszą noc teatru zorganizowaną w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Na scenie pojawili się artyści z kilku teatrów w Polsce. Na ponad 5 godzin zawładnęli sceną i uwagą publiczności. Ci, którzy zdecydowali się spędzić piątkowy wieczór z teatrem, podkreślali, że było warto. Powinny być właśnie takie teatry. Widzimy, bardzo dużo jest młodych tutaj ludzi, no i bawią się świetnie. Bardzo podoba mi się ta inicjatywa i z pewnością zostanę do samego końca. Nie mogę się doczekać żadnych spektakli. Ja tutaj wyszukuję, wypatruję cały czas znajomych. Niestety nie za dużo ich jest, więcej młodzieży, co też bardzo mi cieszy. Pierwszy raz uczestniczę w czymś takim i bardzo mi miło, bardzo. To wielogodzinne spotkanie ze sztuką rozpoczęli gospodarze, czyli działające przy Moksir Teatr Imaginarium. My jako organizatorzy nawet powinniśmy rozgrzać tę publiczność w pewnym sensie, żeby później następne grupy były tak samo ciepło przyjęte. Już po godzinie 19 widzowie mogli usłyszeć pierwsze dialogi ze spektaklu Piaskownica, dramatu Michała Walczaka, którego interpretacją chrzanowska grupa zdobyła już wiele nagród i sympatii publiczności. Po nich sceną sali teatralnej zawładnęła piosenka aktorska w wykonaniu Dominiki Szwedki Pigroch z Punktum Teatru. Młodziutka aktorka zmierzyła się z bardzo trudnym repertuarem, który wcześniej wykonywały gwiazdy polskiej sceny. Brawurowo wykonywały je Kalina Jędrusik i Krystyna Janda, to przede wszystkim. No i postaram się stanąć na wysokości zadania. Dominika zabrała widzów w świat piosenki, ale także pięknego słowa, bo wystąpiła w widowisku słowno-muzycznym. Aktorka świetnie poradziła sobie z tym trudnym zadaniem, jakim jest interpretacja tak znanych utworów, jak choćby słynnego "Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie". I podobnie jak gospodarze, mogła liczyć na dobre recenzje publiczności. Pierwszy spektakl bardzo ciekawa forma. Podobało mi się. Recital także bardzo, bardzo przyjemny. Mnie przyciągnął talent pierwszej grupy, Polowanie na łosia, które widziałam. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Przyszłam zobaczyć młodych ludzi z ogromnym talentem, zaangażowanych w pracę. Uważam, że poziomem absolutnie dorównują krakowskiemu poziomowi czy wielkich teatrów. Dlatego warto, żeby wszyscy tu przyszli i zobaczyli. Takie opinie cieszą aktorów, bo dla nich największym komplementem jest, jeśli ludzie chcą chodzić do teatru. To jest nasz cel, że ktoś przyjdzie na nasz spektakl i nawet nie chodzi o to, czy powie, że mu się jakoś bardzo podobał, tylko chodzi o to, żeby sobie pomyślał, że będzie chodził do teatru. Wiele osób chętnie zobaczyłoby po raz kolejny sztukę w wykonaniu teatru Maska ze Skawiny, który tym razem postawił na groteskę. Dziś akurat przyjechaliśmy z Męczeństwem Piotra Ocheja Mrożka. No i jesteśmy ciekawi, jak ta sztuka spodoba się w Chrzanowie. Publiczność brawami nagrodziła grę aktorów ze Skawińskiego Teatru. Udało im się połączyć doskonałe dialogi ze świetną obsadą, strojami i muzyką. Zupełnie inny wymiar i klimat zabrała widzów grupa The Emotion z Jaworzna, która zaprezentowała widowisko plastyczne Kokon. No i chcieliśmy właśnie połączyć taniec, akrobatykę i właśnie body painting. Dodatkowo ważną rolę odgrywała tu muzyka i światło. Zupełnie inny był kończący noc spektakl Mgławica Uczuć w wykonaniu Punktum Teatr z Włocławka. Przedstawienie oparte na małych zbrodniach małżeńskich, to jest mój dyplom reżyserski w szkole teatralnej. To taka właśnie próba połączenia jednego i drugiego i reżyserowania siebie, a jednocześnie partnerki. Mimo późnej pory widownia była pełna, aktorzy występujący w tej sztuce, czyli Agnieszka Szumańska i Paweł Drzewiecki, zachwycili swą grą. I być może przyczynili się do tego, by ludzie pokochali teatr. A za co można go kochać? Jak się jest aktorem, to każdego wieczora można być kimś innym, a za to również, że jak się jest reżyserem, to można kreować nowe rzeczywistości. I za to, że jak się siedzi na widowni, to można dzięki aktorom, reżyserom i wszystkim ludziom, którzy przedstawienie teatralne tworzą, przenieść się w zupełnie inny świat. Większość widzów zgodnie podkreślała, że mają nadzieję na kolejne takie spotkania z teatrem w Chrzanowie. Pomysłodawcą tego wydarzenia była Aneta Leśniakiewicz z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.